serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj trafiliśmy do kolegi Maćka Włodzika, do Kosakowa. Przy okazji, kiedy tu jesteśmy, zobaczymy, jak postępują prace. Tutaj ta wiata, pod którą teraz stoimy, to jest ta wiata, o której my wtedy mówiliśmy. Były tylko tutaj to miejsce przygotowane, ale teraz już mamy miejsce, gdzie hodowcy, kiedy przyjedziemy tutaj wspólnie kibicować, tak, można sobie usiąść, przed deszczem się schronić, aczkolwiek te deszcze są bardzo ciężkie, gdyż wczoraj nawet bardzo mocno padało, a dzisiaj też zobaczymy, strasznie wieje. Tutaj niektóre drzewa, zwłaszcza te z tyłu, to mają normalnie pozbawione gałęzi. Widzimy. Dobrze, a tutaj popatrzmy, w tym czasie trochę wieje, ale gołębie są wypuszczone, one sobie ładnie znaczy, się... Tak jak wspominałem prędzej, u mnie praktycznie muszę te gołębie przyzwyczaić, że takie wiatry są, bo u nas tu są to częste wiatry. Hodowcy, którzy przyjeżdżają z Polski, się dziwią, że tu tak wieje. No ale to taki jest... To nad morzem taka jest. Tak, to jest za ich klimat. No, tutaj słabszy gołąb, który tam już na jednym sobie z moich filmików tam mówiłem, który praktycznie nie będzie miał dobrego mięśnienia, on tu nie da rady latać. Przy takich wiatrach wyłamie mu skrzydła albo go wywieje, on już nie da rady wrócić. Tu zostaną najmocniejsze gołębie. I to jest, to mówię, to jest to, nie? To jest klimat akurat. Tutaj widzimy kolega Maciek, gdzie je wypuści, od której one latają? Znaczy one na razie jeszcze są wypuszczane tak po karmieniu, są wypuszczone na kilka godzin. Jest troszeczkę tych młodszych takich gołębi, niech one się jeszcze sobie tu teren poznają. No ta 90% to już lata mocno odchodzi. Te mniejsze, młodsze praktycznie do nich albo dochodzą, albo jeszcze sobie, mówię, później wychodzą i na dachu troszeczkę siedzą. Dlatego tego nie robię, że one jeszcze muszą... mówię, za 2 tygodnie chcę wywieźć pierwszy trening już z kabiny. Czyli no myślę, wywiozę je pierwszy raz na 10 km od razu. Zobaczymy. Tak. Teraz jeszcze, ile ty gołębi masz wszystkich przyjętych teraz? Przyjętych wszystkich było 460. Jest gdzieś praktycznie 20 kilku gołębi nie ma. I zginęły, 3 gołębi mi hodowcy tu oddali, reszty gołębi praktycznie nie wiem, czy to jastrząb, czy po prostu gdzieś złapali, nie oddali. One są wszystkie zaczipowane, niektórzy, no jest fama praktycznie, że no mówię, no każdy, że każdy daje tu najlepsze, no bo tak powinno być. No i niektórzy jak po prostu złapią z moją obrączką, to już go nie wypuszczają. No. Czyli z gąbką ze wspólnego gołębnika. Tak, no 3 gołębie mi oddali, no to są hodowcy, którzy już nie pierwszy raz mi oddali. Franek Reiter, Janusz Lewnał, kolega Gorzyński tak samo, Zdzisław oddał gołębia, czyli no mówię, no część hodowców odda, no a część nie, no na to nie poradzimy. Na to wpływu nie mamy. Nie mamy wpływu. Dobrze, popatrzmy. Tutaj też w tym gołębniku małym, tutaj gdzie swoimi gołębiami lotujesz, masz, widziałem, system włączony, bo trening już robiłeś dzisiaj, tak, tym swoim gołębiom? Tu? Znaczy moje miały sobie trening, tak, moje miały trening, a tam jest część gołębi otwarte, to są moje gołębie. No tutaj w tym gołębniczku tutaj, tak, a tam wszystko to są te gołębniki wspólne niejako gołębi, bo zobaczmy. No, na razie wszystko się chowa bardzo fajnie. No jeden gołąb stracił nogę, tam gdzieś chodzi bez nogi, znaczy nie chodzi, tylko skacze. Przykro, no jest to gołąb akurat ze Zbyszka Oleksiaka. Piękna samiczka, no straciła gdzieś tą nogę, akurat na której była obrączka elektroniczna. No, będzie latała jako paraolimpijczyk, będzie miała zakładaną tą obrączkę na obrączkę rodową. Zobaczymy, no może no zostanie już u mnie, nie będzie, ja takiego mi nie likwiduję, po prostu no, odcierpiał swoje, to tu będzie miał po prostu dożywocie, chyba że zginie na lotach. Chyba, że wygra, no to myśmy no, chyba, że chyba, ja bym nie dyskryminował gołębia z tego powodu. Nie, ja dlatego, przyleci, to nie będzie problemu. Dlatego nie dyskryminuję tego gołębia praktycznie, jak będzie do licytacji, będę ja go licytował. I no po prostu będzie tu u mnie już latał. Zobaczmy tutaj, odwiedzają cię te hodowcy teraz, masz na ten, że tak powiem, wiatę, już tu fajnie zrobiono. Znaczy wiaty jak wiaty, no posiedzieć. Po prostu teraz się zaczęły się wakacje, kilku hodowców przyjechało, wczoraj miałem też odwiedziny hodowcy. No to mówię, no jest, no ten nasz świat jest gołębiarski, nie jest duży, jest mały, ciekawostka, z jednego lotu zawędrował tu do mnie gołąb roczny. Gołąb roczny, taki dosyć wycieńczony, że go praktycznie ręką ściągnąłem z wejścia. No i patrzę, numer, dzwonię do hodowcy, ale że też był wiatr, hałas, słabo słyszę, przez ten telefon tam rozmawiam, że gołąb jest u mnie, a ten z drugiej strony telefonu słyszę, no to dobrze Maciej, że do ciebie to trafiło. No mówię, no Maciej, no znają mnie, bo Maciej mówią mnie. A tu się okazuje, że to
Mariana Szklarza go zawędrował tutaj. Akurat musiałem go wysłać. Przypomnijmy, kolega Marian Szklarz to oddział 04 Piaseczno. Tak, a tym bardziej mówię, Warszawa. Drugi rok ma też swoje gołębie tutaj u mnie na wspólnym... I zgadnę, ten biały, co tu chodzi? Czy nie? Nie, co nie? Nie, myślałem, bo on... To był roczny gołąb, który został wysłany z powrotem do Mariana. Bo to był jego gołąb lotowy. No. Po prostu tutaj sobie zrobił... Nie, ale on tutaj, ja wiem, jak na innych gołębnikach, oni często mieli te jasne gołębie, bo... A nie, tam jest jeden biały, to jest Jurka Olszewskiego, jeden biały, tak z taką plamą, to jest Roberta Kuta, a tak to mówię, jest wszystko fajnie. No to dobrze. Fajnie, i karmy wszystko po staremu, no tak jak było. Przejdziemy, zobaczymy, pokażemy tym hodowcom. Już weszliśmy do tego domku, gdzie kolega tutaj trzyma te wszystkie karmy. Karmy akurat przygotowałem teraz już na już taką do karmienia z różnościami, powiedzmy. No ale głównie w tej chwili i tylko będą stosowane karmy Primy i Goldwinga. No ja mówię, to są karmy naprawdę wysokiej klasy, karmy, którym można naprawdę, na nich można sobie polegać. Pewno, że zdarzy się, że tam coś jest w tych karmach. To jest i w naszych karmach, i w każdej zagranicznej karmie, którą kupimy dużo drożej. Karmy, gołębie są na razie, karma jest na razie rozcieńczana jeszcze dietą. Są z różnymi dodatkami. Praktycznie mówię, stosuję głównie preparaty z Centrum Zdrowia Gołębia, tak jak każdy wie. I w tym roku stosuję też preparaty Primy i praktycznie takich trochę preparatów naturalnych, jak chrzan, Leśna Dolina, chrzan, czosnek z Leśnej Doliny, miód, cebula. To firma Leśna Dolina? Tak, bardzo fajne rzeczy. Akurat zużyłem sok warzywny. To też Leśna Dolina? Tak, też Leśna Dolina. Sam pół wypijam. Pół gołębie dostają. Na zapitkę, czy tak? No mówię, tak są używane rzeczy, o proszę, tu co chwilę, no mówię, przy 400 gołębiach to bardzo szybko tego schodzi, nie? Witamina B kompleks, kombi wet praktycznie, to jedna, wszystko, probiok max wet, no to są wszystkie o których mówiłeś. Rzeczy, które bardzo co często... Co masz, małe piskaczki? Te silki? To są silki, było ich więcej. Ale praktycznie... Zachorowały? Nie. Gołębie były zamknięte, kwoka siedziała, przychodzę, kwokę zabrał duży jastrząb i kurczaki pozdychały. Aha, czyli zostały biedactwa tylko. Tak. Czyli będę trzeba kwokę tą elektryczną i zrobić... Znaczy żarówkę. One tu sobie już dadzą rady, ale no mówię, taka sytuacja. Tu mówię, jest też parę rzeczy nowych, które no to są rzeczy, które wchodziły w tym roku. ActiveVet to już AdenoVet to już wszyscy hodowcy znają. Z Centrum Zdrowia Gołębi. Tak, tu jest nowa rzecz, też będzie z Centrum Zdrowia Gołębi. Rewelacyjne dołączenia. To jest preparat dołączenia ziół na karmę. To białe, co to jest? Poczekaj, to jest preparat do kąpieli i na. To jest inhalacyjny preparat do kąpieli albo do wody na. 2-3 ml na tak. 10 litrów wody, jak to zapach ma? No powąchaj. No jest rewelacyjny miętowy środek, taki, bardzo mocny, bardzo ładnie inhaluje. No jest zawsze nowych rzeczy. Są dwie, masz jeszcze coś tak, są dwie nowe rzeczy. To jest, mówię, no to dla mnie jest bardzo fajna rzecz. To już w zeszłym roku to miałem, w tym roku już to testuję testuję. Już to stosuję tutaj na tym gołębniku. Nie jest to jeszcze w sprzedaży, bo to jest to bardzo drogie rzecz. Jest na razie jedną osobę w Polsce stać i która to po prostu sprowadza i która ma do tego dostęp. Na razie nie będę wymieniał, kto to jest. Ale środki są bardzo dobre. To jest jedna kropla na litr wody i tu jest praktycznie 4 ml na litr wody. W pierwszej fazie, później 3 ml na 7 litrów. I na co to jest? Na co to jest? I to praktycznie... na co to jest? To jest... Kiedyś Edison wynalazł żarówkę, Nobel, dynamit. Ten, kto to wynalazł, później będzie też ogłoszony tak jak oni. Po prostu jest to akurat jest sprowadzane z Chin. Nie jest to dostępne jeszcze w sprzedaży, gdyż po prostu pewne enklawy pilnują tego, żeby to chyba nie doszło tak szybko do skutku, bo to nie jest tylko, to nie ma być tylko stosowanie dla gołębi. To jest zastosowanie u ludzi. To praktycznie rewelacyjnie wpływa na zdrowotność, likwiduje praktycznie
wszystko, co nie jest, co jest złe w organizmie, utrzymuje organizm w zdrowotności. Nie? Każdy organizm. A tu jeszcze jedną fajną rzecz, też z Leśnej Doliny. To jest praktycznie, na to długo czekałem. To jest środek, który jest stosowany, to jest kapsaicyna. Tak, to jest kapsaicyna, to jest wyciąg z papryki chili. Bardzo dobry środek leczniczy. Tu oni akurat piszą zastosowanie. To jest ta substancja, która powoduje, że papryka jest piekąca. Tak, że piekąca. To na przykład w krajach, tam gdzie rośnie papryka, czyli gdzie oni jedzą naturalnie tą paprykę, zjadają ją, nie tak jak my, bo nas to piecze, oni to zjadają normalnie. U nich praktycznie jest bardzo mała zachorowalność na raka, na inne choroby. Ludzie w ogóle nie chorują. A tutaj mówię, to jest zastosowanie też w gołębiarstwie bardzo, bardzo fajne. To są to środki, lecytynę praktycznie też bardzo mocno stosuje na karmę. I oczywiście robisz taką samą technikę, jak kolega Andrzej pokazywał nam na filmie tam w ABC. Znaczy, akurat tego... Oklejanie po prostu wszystko, tak, ale taką kolejność. My to trzeba wszystko okleić. Widzimy, ja to wezmę do ręki, to rzeczywiście jest lekko wilgotnawa taka. Widać, że ona po prostu... No głębiej jedzą, dostają sok na przykład z marchwi. Skończyłem teraz trzydniową kurację koki wetem. No to jest środek, jedna z lepszych rzeczy naturalnych. Z centrum kał idealny, nie? Czyli gryty głównie primy, minerały głównie primy. Nie używam innych. Wiadro to jest po prostu inne, ale tu jest wrzucone to, co jest z primy. O co chodzi w grytach? Cegła bardzo, bardzo chętnie zjadana przez gołębie i gryty. To jest gryt typowo muszlowy, wapienny, minerałów dużo, nie ma kamienia. W grycie nie ma żwiru, gdzie dużo grytach jest dużej ilości żwiru i później ten gołębie wyrzucają ten żwir razem z kałem i są później komplikacje przy takich dużych gołębnikach jak te, bo jeżeli ktoś tam ma 20-50 gołębi, to jest co innego. Tutaj jak sypie grytu, to idzie taka paczka praktycznie nieraz na dzień i połowę by tego grytu było po prostu wydalone dalej z kały i było od nowa zjadane. Mhm. Czyli tak to wygląda. Myślę, że będzie dobrze. No zobaczymy. Także na razie dziękuję. No ciśnienie jest. No, za każdym razem jak wchodzę do gębnika, mówię, człowiek się martwi. No, martwi się tym wszystkim. No bo to jest, mówię, pewien prestiż dla mnie, utrzymać zdrowie, tak. Zorganizować ją, bardzo ciekawe. Chciałbym tam jeszcze zaapelować, jest kilku hodowców, którzy jeszcze nie opłacili praktycznie w ogóle gołębi. No jest 360 gołębi, ale no mówię, ze 40 gołębi jest w ogóle... 460 ze 40 gołębi jest w ogóle nieopłaconych. Już dzwoniłem tam... To będziemy o tym porozmawiać później, a tutaj popatrzmy teraz sobie, jak te gołębie spędzają ten czas, gdzie mamy ten słoneczny, to dzień jest, ale jest za bardzo wiecznie, ten wiatr nie przychodzi, ale one sobie tutaj siedzą tutaj ładnie na miejscu, także dziękujemy na razie, do zobaczenia, pozdrawiamy, postaramy się na tym najbliższym treningu też u kolegi być, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie przebiegało. Do zobaczenia, dobry lot.